Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Juken, przed Wami 22 odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. Dziś, moi drodzy, jak zwykle od początku, no jakieś zmiany muszą być, no bo mamy rozwijać się. W poprzednim odcinku zatrudniliśmy tutaj dwóch kierowców. No, ja troszkę się zgapiłem i dopiero pod koniec odcinka zauważyłem, że im nie ustawiłem tutaj polityki treningowej, no bo pamiętajcie o tym, żeby zawsze jak zatrudniacie kierowców w pierwszej kolejności dawać długodystansowca. U mnie to było zrównoważone i chyba ta pani gdzieś tam któryś poziom osiągnęła, no nie taki jakbyśmy chcieli, czy tam ten pan, już nieważne, mniejsza o to, chyba ta pani tak samo. Natomiast jest już ustawione właściwie i teraz moi drodzy tak, no na pewno w tym odcinku, nawet jakbym wziął kredyt, to... Bo widzicie, no zawsze schemat jest bardzo podobny, prawda? Biorę kredyt, kończę zlecenie, spłacam kredyt. Szczególnie ten mały. I wiecie co? Mam taki tutaj pomysł. Zaraz zresztą zobaczymy. No bo jechałem w poprzednim odcinku na szybkim zleceniu. Po prostu miałem ochotę troszkę tak sobie... No, nazwijmy to, moi drodzy, troszkę urozmaicenia mieć. Tutaj myślę, że tą trasą to już jechaliśmy nie raz, bo tu już widzę, że miasta są podkrywane, a pamiętajcie, że cel... I właśnie dlatego może ciężko mi te zlecenia, widzowie, czasem wybierać, prawda? Bo wybór zlecenia zależy od trasy, którą jechaliśmy, bądź nie. I ja tak patrzę zazwyczaj te punkty. No tutaj też większość mogliśmy trasy jechać, ale mam takie przeczucie. I też znowu nie patrzę, żeby to zlecenie było nie wiadomo jak długie, żeby chociaż te 1100 km było. Natomiast jak widzicie, większość zleceń to jest jednak tam, gdzie już jechaliśmy. No na Litwę, przez Litwę, Łotwę, Estonię. Często jechaliśmy, zresztą wiecie, jak te jazdy przez Litwę się kończą. Tam są takie ograniczenia prędkości. Tu mamy z Węgier. No właśnie, i teraz jest jedna rzecz. Bo z jednej strony, widzowie, miałbym ochotę sobie odkrywać więcej terenów. Wszystko jest na tą Litwę. Ja nie wiem, słuchajcie, co to jest z tymi zleceniami. Jeszcze takie fajne Volvo. No nie, za 100 tysięcy to nie. Także tutaj, o, tu jeszcze za 180 od biedy bym mógł, tylko że znowu są samochody dostawcze, które niedawno wieźliśmy. Widzicie, to jest tak nie tak łatwo, widzowie, nie? To zlecenie dobrać. No tu jechaliśmy na pewno tą trasą. Może nie do Niemiec, do Hanoweru, bo chyba wtedy do Hamburga, ale no, większość trasy pewnie jechaliśmy. Ja mam w ogóle taki pomysł. Może i głupi, ale dziś znów bym chciał jechać swoją własną ciężarówką. Już niestety tutaj więcej nie zrobimy. Mamy, moi drodzy, na koncie, bo może być tak, że jak zrobię ten kurs, to nagle spłacimy tą ciężarówkę. Natomiast minus jest taki, że jeśli chciałbym wejść do dealerów ciężarówek, jak widzicie, mogę tylko go odwiedzić, nie mogę kupić online. Na pewno nie kupimy Volvo, bo nas na to nie będzie stać, ale przejrzyjmy, bo dawno nie zaglądałem, a ja bym bardzo też chciał, bo zobaczcie, jakbym chciał zrobić kup, a nie, mogę zrobić kup online przecież, bo moi drodzy, ja mogę zrobić kup online z tego względu, że przecież kupowałem używane ciężarówki. Natomiast jak widzicie, no Volvo nie ma opcji, żebym kupił, po prostu nie ma szans. Renault mnie nie interesuje, bo mi się nie podoba. Zobaczmy jeszcze Mana. Bo tak się zastanawiam nad nówką, ale jak widzicie, no nie ma opcji, żebym dla siebie kupił nową ciężarówkę. To jeszcze nie jest ten poziom, jeszcze nie jest ten level. No możemy dla zasady zobaczyć jeszcze Mercedesa, ale ja tutaj się nie spodziewam. Także jak widzicie, jest to niemożliwe. No to może zrobimy tą samą metodę, słuchajcie. A to jest nawet fajna metoda, widzowie. Że co jakiś tam, co parę odcinków kupuję sobie nową, używaną ciężarówkę. Tam z 2-3 kursy z nią zrobię, a później... daje pracownikowi. Wiecie co? No, powiem wam tak. Tutaj jest kwestia jeszcze oczywiście, decyzja zapadnie odnośnie koni mechanicznych, bo spróbujmy, czy to jest w ogóle wykonalne. O, to nie jest wykonalne, widzowie, także więcej kasy nie zdobędziemy. Ewentualnie 46 tysięcy jeszcze możemy dobrać. No to może by nam zrobiło różnicę. Sprawdźmy, widzowie. Akurat tych możemy wziąć o wiele więcej, ale cel jest taki, żeby je spłacić. To co robię, to teraz jest taka trochę pułapka kredytowa, natomiast jestem w pełni, widzowie, świadom tej decyzji. Powiem wam tak, kupię używaną ciężarówkę po to, żeby no, po kursie pewnie dać ją pracownikowi.
420 koni, 330 litrów zbiornik paliwa. Także to Volvo nie wchodzi w grę, widzowie, no bo sami rozumiecie, że zbiornik paliwa 300 litrów, no to chyba nie muszę wam tłumaczyć, dlaczego to w ogóle nie ma sensu. Gdybym chciał kupić Mana, na którego jeszcze bym finansowo dał radę, koni tak średnio, bardzo mało, ale już zbiornik jest lepszy, na tego bym musiał dobrać kredytu kolejnego, ale zbiornik też jest, no, żenada. A reszta, zobaczcie, ciężarówek to już jest powyżej 500 tysięcy, także mam, o, to już za 700 są, także sami wiecie, że to nie wejdzie w grę i to, co robię, będzie w pewien sposób, widzowie, szalone. Wróćmy jeszcze raz do nówek. Czasem, no, muszą być rzeczy, słuchajcie, jakieś organizacyjne w odcinku. No, Renówkę to jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał kupić. A gdybym sobie jeszcze dobrał, no bo słuchajcie, jakby ja się nie sugeruję tym, że biorę jak szaleniec teraz te kredyty, bo wiem, że zrobię kurs własną ciężarówką. Znaczy, może wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Te kredyty, które teraz dobieram, spłacę po kursie. A dzięki własnej ciężarówce zarobię o tyle więcej, niż jakbym jechał na szybkim zleceniu, że to mi się zwróci. I jedyna opcja, jaką mógłbym kupić, to byłoby to Volvo, ale... No bo święty, 330 litrów zbiornik paliwa. Ja wiem, że to można chyba jeszcze u... Zobaczmy, ile by to kosztowało. Jeszcze raz, ja wiem, że teraz motam, ale widzowie, personalizacja. Jakby, no, nie oczekuję od tego Volvo już nic więcej, poza jedną rzeczą, żeby ten zbiornik paliwa, widzowie, był większy. Tylko czy to tutaj jest gdzieś napisane, jaki to jest zbiornik paliwa? To nie jest napisane. No niestety cena jest napisana, jaką dopłacę. O Boże, 572. No nie, no przypuszczam, że to byłby większy, tylko widzowie moi drodzy, kochani, moc silnika, wszystko spoko. No ale nie pisze nam, widzicie, w właściwościach nie jest napisane, jaki mamy zbiornik paliwa. Chyba że jestem ślepy, ale no nie widzę takiej informacji. Także tutaj grzebanie w tym to nie ma większego sensu, widzowie. Bo to tylko nam cenę pokazuje. Także Volvo, no słuchajcie, ja nie jestem w stanie robić trasy na jakby oznaczałoby, że miałbym co chwilę jechać tankować. Zobaczmy jeszcze Scania, ale chyba decyzja na Mana. Nie, no Scania też za dużo. No to jeszcze raz na Mana. No, tu jest chociaż powyżej 1000 ten zbiornik paliwa. Tego Mana mógłbym kupić. Aczkolwiek, czy ja bym chciał nową ciężarówkę? No, widzicie, jest to ciężka decyzja troszeczkę. Widzowie, i jeszcze raz, bo na tym polega decyzja. No, ja i tak bym chętnie oddał potem pracownikowi. Słuchajcie, nie kupujemy ciężarówki, która ma mniej niż 4 gwiazdki. Tak? Używamy. No, Renówki to bym nie kupował, bo to jest bez sensu. No, przypuszczam, że Scanią bym nie był w stanie zrobić szybkiej podróży, więc jedyna opcja to jest za te 400 tysięcy te Volvo, przy czym zbiornik paliwa 330 litrów, to moi drodzy, sami rozumiecie. Drugą opcją byłby MAN, który, no, myślę, że mógłby być, bo zbiornik ma już spoko. No ten ma mały zbiornik, także tylko tego Mana. Jeszcze jeżeli miał, no nie, no jeżeli miałbym jeszcze 100 tysięcy dobierać na Scanie, no to widzowie, to tylko ten Man wchodzi w grę. No i nic więcej tutaj nie zrobimy. Słuchajcie, no to chyba kupię tego Mana używanego, którego później dam pracownikowi. No nie kosztuje on mało, ale no jesteśmy przekonani, słuchajcie, że się sytuacja nam ogarnie i że się zwróci. Niestety będziemy musieli również zrobić szybką podróż. Czy stać nas na tą szybką podróż? Stać nas. Mam nadzieję. Także wycykaliśmy się do zera z kasy. I teraz zobaczcie, o co mi chodzi. Zarabiaj pieniądze na rynku przesyłek. I zobaczcie, mamy różnicę ogromną. Tylko znowu mamy, kurczę, z tej Estonii. Tallinn-Lipsk, no nie wiem, czy bym chciał. Śmigłowiec ostatnio wieźliśmy, aczkolwiek, no tutaj już, to już niestety, widzowie, będzie się troszeczkę nam powielało, jeśli chodzi o trasy. Nie wiem, czy chcę jakąś super długą trasę, czy chciałbym na pewno taką,
No powyżej 1100 byłoby fajnie. Tylko zobaczcie, wszystko leci tą trasą, którą my już dobrze znamy, którą chyba z dwa razy jechaliśmy lub trzy. No może tędy nie jechaliśmy, natomiast jakby no cała większość trasy jest odkryta. Ale tutaj do Albanii chyba nie jechaliśmy. Ile to jest? 900 km. No jakby było 1100, byłoby optymalnie. Znowu zobaczcie do Łotwy. No kurczę, co to jest z tymi zleceniami? Dobrze by było na cenę zobaczyć. 250. Dostawcze ostatnio wieźliśmy. To by było nawet spoko. Jest więcej niż 1100. Włochy. Wszystko spoko, ale jakby sami widzicie, że mamy... O, spychacza nie wieźliśmy. No to nie wiem, mogę tego spychacza widzowie już wziąć. Chociaż te 220 tysięcy, no to tak wolałbym... A zróbmy jeszcze widzowie jedną rzecz. O! O, to. Aha, czyli co, według ceny to... A, dobra, bo muszę cofnąć. No kusi mnie ten jacht, no bo widzowie, 333 tysiące, mimo że to jest z Łotwy. O! To by mogła być fajna trasa, widzowie. Zbiorniki ciśnieniowe, przy czym one nie są ani... No tylko są w wysokiej wartości, a o... O, to by może było spoko. Mobilny żuraw. Jeszcze nie wieźliśmy. Dwa rodzaje mobilnego żurawia, więc możemy sobie wybrać. O, zobaczcie. To by było spoko. Bo kawałek tylko mamy Litwy, a generalnie tutaj sobie Ostrołękę pewnie odkryjemy. No to wiadomo, trochę przez A2 pojedziemy w Polsce, ale głównie pojedziemy w Niemczech, gdzie jeszcze nie jechaliśmy. I odkryjemy te wszystkie rzeczy. Czyli gdzie ja by... Aha, tylko teraz tak. Ja bym musiał się... Do Kowna. Mój manik, słuchajcie, może nie dać rady z tym. Ciężki ładunek, słuchajcie. I koni mechanicznych mało. Czy my damy radę z tym mobilnym żurawiem? No słuchajcie, ja mogę, słuchajcie, spróbować. Ja mogę, widzowie, spróbować. Najwyżej się okaże porażką. Wiecie, że mi nie trzeba dwa razy mówić. Natomiast musimy zrobić jedną rzecz. Do Kowna mamy się przetransportować. Szybka podróż. Kowno. Możemy do Kowna. Szybką podróż. Pięknie, widzowie. No to nie mamy tej Litwy za dużo. I o to mi chodziło. Wiadomo, że trasa A2 pojedziemy w Polsce, no to już jakby jest odkrytą trasą, ale odkryjemy bardzo dużo w Niemczech, więc myślę, widzowie, że jest gra warta świeczki. A jeśli ten manik mi się tu w miarę jakoś tam spisze, to nawet wam powiem, że kto wie, może będę nim więcej na razie jeździł. Zobaczymy, nie? Nawet całkiem spoko, manik. Dobra, widzowie, no jedziemy zobaczyć po ten... Jedziemy zobaczyć, widzowie, po ten towar. Będziemy się tu szczypać. Nic nie chcę już ulepszać, bo nawet mnie na to, jak mam być szczery, kompletnie nie stać. Ale zobaczcie, to jest niestety minus brania... Skręć w lewo. Niestety minus brania czasami zleceń z własną ciężarówką, bo jak widzimy, no musimy, widzowie, dojechać 67 kilometrów po to zlecenie i często bywało tak, że jak już dojeżdżałem do tego zlecenia, to go nie było, nie? Było zupełnie coś innego. Oby nie poszła ta nasza szybka podróż na marne, bo kredytów to nabrałem naprawdę sporo i oczywiście mam w tym widzowie no presję, że no ale z tym mobilnym żurawiem no to akurat będzie ciężko jakieś wariacje zjeść pierwszym zjazdem robić, natomiast mam jakąś tam presję, moi drodzy, aby jechać na tyle, nazwijmy to bezpiecznie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w... Dobrze. Skręć. Aby jechać na tyle bezpiecznie, aby oczywiście ten ładunek w całości dostarczyć, a co za tym idzie, no zarobić. No bo pamiętajcie, że dobierałem 2 czy 3 kredyty, no i celem jest ich spłacenie, nie? Dobrze, że chociaż auto kupiłem, kurczę, z pełnym bakiem, nie? Natomiast dla osób wygodnych, no to wiecie, mówię, różnica, słuchajcie, widzieliście, ja to cały czas pokazuję, żebyście widzieli, jaka jest ewentualnie różnica.
No i tak to, moi drodzy, wygląda, że jeśli byście jechali na szybkim, a następnie zjedź w prawo. Zleceniu, no to powiedzmy najdroższy kurs to był gdzieś tak w granicach. Zjedź w prawo. 220 tysięcy, no tutaj mamy za 300. Czyli no 700 tysięcy jednak jest, widzowie, tej różnicy, nie? Znaczy 700, przepraszam, 70. 70 tysięcy jest na kursie, jednym kursie różnicy. To jest, myślę, bardzo dużo. Dlatego zakup tej ciężarówki, rozważenie zakupu wydaje mi się dobrą opcją. Trzymaj się lewej strony. Natomiast powiem wam tak, kupiłem tego mana i tak tymczasowo, to znaczy może za 2-3 odcinki bym dał go pracownikowi, nie? A sobie wtedy już kupił nówkę, cewkę. Natomiast sami widzicie, że na razie robię zmiany. Ludzie, no i widzicie, dlaczego ja tej Litwy nie lubię? To są wszędzie 70-tki, kurczę. Dlatego nie lubię po Litwie jeździć. No, natomiast będę mógł zmieniać sobie dzięki temu ciężarówki, potem dawać pracownikom, a może koło 20 levelu bym sobie kupił taką ciężarówkę, którą już bym chciał tak mieć dla siebie. Taką, wiecie, nówkę, cewkę. Myślę, że tak. A to muszę naprawdę uważać, bo słuchajcie, zobaczcie, 8200 na koncie, mnie już nie stać na naprawdę na mandaty, nie? Jakby co. Widzowie, nie stać mnie na mandaty. Nie, no manikiem się jedzie spoko. Myślę, że powinien dać radę ten man z tym żurawiem. No przecież pod górkę nie będziemy nigdzie jeździć. Trasa prosta, a dwójka, potem no w Niemczech nie mamy trasy górskiej żadnej. Więc myślę, że bez problemu powinien dać radę. Pewnie będzie to, wiecie, wyglądało w ten sposób, moi drodzy, że no, znając życie, będzie wyglądało to tak, że będzie się wolno bardzo wolno będzie się bujał, ale jak już się rozbuja, no to już myślę, że będzie jechał, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobrze, Iwonka, ja już bym chciał być na miejscu. Zjedź w prawo. Bo mnie te znaki drogowe tutaj tak w tej Litwie denerwują. Ta Litwa mnie denerwuje, tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku. Mickiewicz mówił, Litwo, ojczyzno moja. Ja bym powiedział, Litwo, ogarnij się. Kurde, no zobaczcie, tu się nie da po prostu. Już wszędzie macie takie ograniczenia na tej Litwie, że ja nie wiem. No. Ale dobra, już prawie jesteśmy we firmie. Jakoś udało nam się cudem dojechać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jakiś wyjazd, kurde, cienki będzie, ale dobra, damy sobie radę. Takim żurawiem mamy po takiej wąskiej drodze jechać? No to ciekawe, widzowie, ciekawe. Aha, no i oczywiście fajnie by było się przekimać, myślę. Żeby w nocy nie jechać. O, 50 expa dostałem w prezencie za swobodną jazdę. No tak, bo ja nie... Jakby, no... Nie robię swobodnej jazdy, no bo nie mam jak. Dobra, gdzie my to mamy odebrać? Chyba tu. A tu. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia. Dobrze, to już widzę. Dobra, stoi ten mobilny żuraw, także raczej nam go nikt nie zajumał. Widzowie, moi drodzy, kochani. Mobilny żuraw stoi. Proszę, jest nasza trasa, uf, udało się. Czyli mamy ładunek o wysokiej wartości chociaż. Chociaż tyle, no nie jest to delikatny, a szkoda, bo powinien być. Wybrano cel podróży. Widzowie, powinien to być zdecydowanie też ładunek delikatny, bo według mnie no taki żuraw łatwo jest do uszkodzenia. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie. O kurde, przyczepa ma cztery osie, słuchajcie. I jeszcze z przodu ma oś. Uuu, coś czuję, że może być ciężko z tym żurawiem, tym manikiem 300-konnym. No ale tak... Takiego, widzowie, sobie kupiłem. Dobrze. No to patrzmy, widzowie. O, da radę. Będzie to trochę wolniej szło, ale da radę.
Nie będzie tragedii. Już tyle widzę, że się zbiera to. Po prostu będzie wolniej ruszał na mnie. Czyli jak najmniej świateł. Całe szczęście będziemy po autostradach w większości jechali dzisiaj. Ja bym najchętniej się przekimał, aczkolwiek no 1:30, no w sumie tak. Pierwsza 30. Dobrze byłoby się przekimać, żeby coś 1400 km przed nami, a powyżej 1100 km jest premia, więc myślę, widzowie, że fajnie. Oczywiście tradycyjnie już musimy sobie, moi drodzy, radyjko włączyć. Tradycyjnie radyjko musi być. Przez te, wiecie co, takie czynności techniczne zawsze te odcinki są dłuższe, ale też nie chcę tego dzielić na dwa odcinki, że chyba, że co 5 odcinków robić po prostu zakupy, aczkolwiek jak widzicie tu często... To też nie jest, widzowie, tak, bo ja te decyzje często też podejmuję na spontanie. To się nie da tak zaplanować, że ja sobie w jakimś odcinku to nagram. Według mnie się tego nie da, nie? A, bo my na długich jedziemy. No dobra, jedźmy na długich. Słabe te długie trochę, ale... No, także nie da się tego, widzowie, zaplanować i ja dlatego robię to zawsze gdzieś tam na spontanie. Tak jak mi intuicja mówi, ten zakup tego mana jest całkowitym spontanem. Już niech ja wyjadę z tej Litwy cholernej, bo jak widzę te ograniczenia prędkości, to mnie strzela, nie? Ale widzowie, to w sumie też jest dobrze, że tak kupiłem i tak wyzerowałem konto na te 8200, bo wiemy, że mamy poniżej 10 tysięcy, nie? I wiemy, że jest poniżej 10 koła i jakby przez tą trasę przekonamy się, ile zarobią nasi pracownicy na tym kursie, nie? I będziemy, tak myślę, że w stanie widzieć to namacalnie, nie? Ile zarobione zostało. Tym bardziej, że jeszcze o 12 południe nam ratę kredytu weźmie. Powiem wam, że to tak... Ja duszę gaz, widzowie. By co, no mamy troszkę pod górkę. Jednak to była trochę średnia decyzja, widzowie, z tą ciężarówką. Ja pierdzielę, no nie, z lekko pod górkę, nie? A jeszcze się nie zdążyłem na tyle rozbujać, żeby... Jedziemy, słuchajcie, 40 na godzinę, nie? Jest, 40, tak, równe 40. Dobra, chyba na prostą wjeżdżamy. O, widzicie? Nie, czyli trochę pod górkę ma trudniej, ale nie, że... No, jak już jest na prostej, to już daje radę. Czy przypadkiem? No właśnie, ten man ma takie... Dobrze pamiętałem, że ten man ma takie kijowe trąbitko. Dobra. Najmniej mamy motywację, widzowie, żeby tej stówy nie przekraczać dzisiaj. Raczej z takim żurawiem, no to ja to nie widzę, bo to byśmy od razu na dachu wylądowali. Oby jak najmniej zakrętów, jak najmniej zwalniania. No i tym bardziej jak najmniej pod górkę. No raczej nie powinno tu być nigdzie żadnej trasy pod górkę. No tędy, widzę, na Litwie jechaliśmy. Coś jest pod górkę, leciutko, ale to tylko leciutko. Wiecie, jak już jesteśmy rozbujani, to nam trochę zwolni po prostu, ale najgorzej się rozbujać w jakiejś tam prędkości. To jest oczywiście w ramach troszkę takiego, widzowie, challenge'u, nie? Jedni z was mogą to nazwać głupotą, co ja w tej chwili robię. No, głupota w pewnym sensie to też jest, ale ja to traktuję jako challenge, nie? Jechać autem, które dopiero co kupiliśmy, żeby na siebie zarobiło.
Oj, ale to buja, widzowie. Wpadłem w poślizg, wiecie? Powiem wam, że tak buja na zakręcie. Z tym żurawiem to muszę uważać. Ja na dachu wyląduję. Czuć, znaczy powiem wam tak, czuć ten ciężar, nie? Muszę mega ostrożnie jechać. Czuć ten ciężar. W pewnym momencie już myślałem, że tracę kontrolę nad manem, ale udało mi się jakoś tak tą równowagę złapać, ale powiem wam, że no tutaj też kwestia prędkości, nie? Czyli stuwa to raczej nie w życiu, widzowie. To tak patrząc, że będzie realna jazda, moja propozycja jest taka, że jedziemy maksymalnie 9 dych. To już maksymalnie na autostradzie. Natomiast tak, nie będę, słuchajcie, czasu zmieniał. W sensie nie idę teraz spać, bo za chwilę się jasno zacznie robić. Jedź prosto. Już nawet po niebie widzicie, w 3:30 się zaczyna robić jasno. Trzymaj się lewej strony. Wiadomo, że mogę sobie kimono zaliczyć, ale jakby się już nie opłaca, nie? Bo tam już widzę, słońce wschodzi za nami. Trzymaj się lewej strony. Chociaż to już by było nierealistyczne, bo to by znaczyło, że my jedziemy na północ. Znaczy, na zachód. Że jedziemy na zachód. No ale z Litwy mamy jechać na południe, do Polski, a Polska jest na południu Litwy. Więc... No dobra, już nie czepiajmy się, bo może akurat inaczej trasa jest. No wiecie, że nawet fajnie mi się tak jedzie, taką 80-ką. O, już mamy granicę z Polską chyba. Bo to nie była chyba Łotwa. Tak, dobrze mówię. W pewnym momencie zwątpiłem, czy na pewno... Przynajmniej teraz, słuchajcie, nie mam prawa narzekać, że kogoś z 30-ką pogrzało, bo... Jak już przyhamuję na zakręcie, to sam tyle jadę. Żeby, wiecie, nie mam tego takiego... Polska! Witaj, Polsko! Dzień dobry, Polsko! Witamy ze słonecznej granicy! Ja nie chciał, ja nie wiedział! 30 była! Ja nie wiedział, że 30 była! Gdzieś mam tą wiadomość. No i kierowca Daniel musiał wrócić. Wiecie, jak mnie to wkurza? Aha, czyli teraz ja za debila muszę płacić i zaraz będę miał na minusie. Pierwszym zjazdem. 8. No widzowie, co za debil tego Daniela. Padaj, gościu, bo jadę. Zobaczcie, przez debila Daniela mam 600 na koncie na minusie. Oj, chyba zwolnię gnoja, nie? Ja go chyba zwolnię, widzowie. Pod górkę. Chyba największa górka dzisiaj dotychczas. No mam za swoje, słuchajcie, widzowie. Mam za swoje, że taką ciężarówkę wziąłem. Z tym żurawiem. Patrzcie, tu aż autobus się za mną niecierpliwi. Zobaczcie, jak mnie poganiają. A tutaj on tu żyłuje mega, nie? Żyłuje mega, widzowie. O, to jest moje zmienianie kamery, tylko czekajcie, bo jadę swoją ciężarówką, więc wypadałoby jej nie otukiwać, nie? Otukują mnie z każdej strony. Jadę swoją, to wypadałoby nie otukiwać. Ale zobaczcie, tak sobie spokojnie, kulturalnie jedziemy, a już 200 km za nami. Jakby... Ja wiem, że i tak szybciej nie pojadę, to wszystko, widzicie, psychika jest nasza, nie? Jak mam mocną ciężarówkę... Jakieś nadrabianie czasu, wiecie, jakieś bajery, a tu jak wiem, że i tak nie jestem w stanie, no depcze, a i tak wiem, że szybciej nie pojedzie, no to co, jadę na spokojnie, nie martwię się o nic.
Ale zły jestem niesamowicie, że kierowca Daniel mnie taką stratę tutaj zapewnił. I to jest to, co mówię już któryś raz w odcinku. Nie rozumiem tego mechanizmu. To się ma nijak do rzeczywistości, widzowie. To chyba większość z was to wkurza, że kierowcy nie mogą zleceń znaleźć. A pewnie też macie takie sytuacje i to jest... Ja rozumiem, że najczęściej takie sytuacje oczywiście mają miejsce, jak kierowca nie jest wylewelowany i to się wszystko zgadza. Bo tak jest, widzowie. Jak już macie super wylewelowanego kierowcę, to te sytuacje są prawie, że znikome, aczkolwiek też zdarzają się tym najlepiej wylewelowanym. Także... Jest to coś, czego nie rozumiem, nie? Ale ładny wschód słońca mamy, widzowie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Prawo. Ale gdzie w prawo? No wyboru nie mam. No. Zjedź w prawo. Iwona, no ale to bez sensu gada, że mam zjechać w prawo, skoro wszyscy jadą w prawo. Trzymaj się lewej strony. Jak lewej? Aha, dobra, i tak muszę tu jechać. Myślałem, że w prawo tam. A tak se trąbnąłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Tak sobie na punciaka trąbnąłem, a co? Trąbnąłem go, widzowie. Skręć w prawo. Tak sobie go trąbnąłem. Uuu, jaki zakręt, widzowie. Dobrze, że jest z górki, to mogę przyhamować, a słuchajcie, przyhamowałem dlatego, że mnie na zakrętach wynosi strasznie tą... Nie chciałbym na dachu wylądować. Ten żuraw naprawdę jest ciężki. Nie, jakby nie patrzyłem, jaka ta waga tego... Trzymaj się lewej strony. Tego jest, natomiast... Krokodylką drogę zajechałem, widzowie. Patrzcie to. Na dupie mi siedzą krokodylki. Bo zajechałem im drogę, nie? Dobra, ja tutaj o krokodylkach, a tu zaraz będzie problem. Ale ładnie to wygląda, słuchajcie, na tle tego wschodzącego słońca. O, bo mi się tu pas kończy. Dobra, Jukę, no garnij się, chłopie. Już tam te twoje... Zawsze wiecie, jak się kończą te moje kamery, nie? Ja dla widza robię jakieś fajne widoki, słuchajcie, kamery. Ja was, widzowie, bardzo cenię i dla was to zawsze robię. Natomiast wiecie, że to dla was no, zawsze się to źle kończy, nie? Także drogi widzu, jak doceniasz, że dla ciebie staram, to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, dla lepszych zasięgów, też dla mojej motywacji, bo też no, motywują mnie wasze komentarze, fajną społecznością jesteście, zawsze wam mega dziękuję za wszystkie komentarze, staram się odpisywać, serduszkować wam, przypinać serduszka do każdego komentarza, także będzie mi bardzo miło, jak zostawisz, drogi widzu, komentarz, że jesteś. I chyba rozumiesz, że nie ma szans, żebym się bawił tak kamerą jeszcze z takim ładunkiem, bo to się skończy niezbyt. To jest tak ciężki, słuchajcie, ładunek, że tu jeden ruch nie tak kierownicą, zbyt ostry w sensie, no i lądujemy na dachu, nie? Tym bardziej, że widzowie, mamy swoją własną ciężarówkę, za której naprawę wtedy musielibyśmy płacić. A i tak jesteśmy na minusie przez tego, kurczę, frajera pracownika. Niech ja go dopadnę po tym kursie. Słuchajcie, najlepsze, że ratę kredytu nam ściągają w południe. Więc jak nam inni pracownicy nie zarobią, to zaraz będziemy mieli 40 tysięcy na minusie. Więc tym bardziej mam motywację, słuchajcie, żeby tą dostawę dostarczyć. Bo w tym momencie bym się mega wkopał, nie? W tym momencie, słuchajcie, to bym się mega wkopał. To jest takie to już jest na zasadzie, to nie ryzykuje, ten nie pije szampana, można tak to by powiedzieć, nie? Takie ryzykowne trochę zagranie z mojej strony. Tutaj, jeśli chodzi o tę trasę, to myślę, że nie powinniśmy mieć wielkiego problemu, bo tutaj na Białystok, a my tu często jeździliśmy z ładunkami wielkogabarytowymi i jakby no, skoro dawaliśmy radę na szybkich zleceniach, to i mam nadzieję, że tu damy radę. Chociaż jest znowu troszkę pod górkę. Widzicie, zwolniliśmy z 45 na 33, to już rowerem by było szybciej. No, zaczynają nas, słuchajcie, gagatki już wyprzedzać, patrzcie, już nas wyprzedzają.
Fajnie to wygląda, ten żuraw, słuchajcie. Dobra, jest z górki. Fajnie ten żuraw tak od tyłu wygląda, jak się tak patrzy. I wyprzedza mnie na zakręcie gagatek. A ja go przyhamuję jeszcze. Co za gagatek? A nie, przestał mnie wyprzedzać. Dobra. Jest 6 dych, widzowie. Prędkość przelotowa 6 dych. Dobra, nie tankujemy. Myślę, że nie ma potrzeby tankować, czy tam spać tym bardziej. Tak ładnie słońce wschodzi, aż się chce jechać. Bliżej może dostawy zlecenia jakiś sen sobie zaliczymy. Tym bardziej, że słuchajcie, to jest już w tym momencie nasza ciężarówka. Więc jakby możemy równie dobrze ten sen zaliczyć po dostawie. A tu jest przyjazd 23.24. Zakładając, że nie chciałbym w nocy jechać, to mógłbym się o 21.00 przekimać. No zobaczymy. Wszystko zależy, jak nam się, słuchajcie, trasa rozłoży. Może być tak, że jeszcze na tym 1000 km trochę utniemy, aczkolwiek powiem wam, że wątpię, żebyśmy ucięli czasu. No bo tutaj nie nadrobimy. Tutaj jak będę jechał 90, to jest totalnie maks przy tym towarze. Tak, zobaczcie, jadę znowu pod górkę, znowu zwalniamy, nie? Albo jakiś zakręt czy coś. Nie jest tak, widzowie, hopsiu. Magiczne 6-9. Ci się tu gapią i do brzusk. Co oni kiwali do brzozy? Widzowie, ja nie rozumiem. Goście stali, nie? Ci z robotów drogowych, ci tam służby drogowej i kiwali. O, przychód minus. No nie wierzę, widzowie. Czy ja mam jakiegoś pecha w tym momencie? Drugi pracownik pod rząd przynosi mi stratę. Halo, widzowie, co tu się dzieje? Ej, naprawdę. Oni powinni na mnie zarabiać, a tu druga osoba jest na minusie. Druga pod rząd. Chyba, że wiecie, co może być? Ja wiem. To jest te dwie osoby, to są ci pracownicy, których zatrudniłem, kupiłem im ciężarówki. A te gamonie, bez mojej wiedzy i zgody... Ja już wiem, o co chodzi, widzowie. Nie hamujemy, pierdziele. Trudno. Wiecie, widzowie, dlaczego... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Wiecie, widzowie, dlaczego tak to wygląda? Ja już wiem. Bo te gamonie, ja im kupiłem ciężarówkę używaną, a te gamonie pojechały do serwisu ją naprawić. I dlatego ich zlecenia były na minusie. Słuchajcie, my sobie sprawdzimy, ile tutaj do zlecenia zostało. Minutkę, widzowie, sekundkę dosłownie. Ja sobie też picie przyniosę. Dobra, coś moi drodzy z muzyczką popsułem, ale to mniejsza o to. Musicie mi wybaczyć czasami te moje przerwy, bo ja nagrywam po kilka odcinków dziennie i zwyczajnie po prostu mi czasem gardło siada. Słuchajcie, mamy 28 godzin do celu, czyli tak naprawdę przy dobrych wiatrach dwa razy możemy się przespać, ale już na pewno możemy się przespać raz przy zleceniu, a wiadomo, po zleceniu też się możemy przespać, bo nikt nie powiedział, że musimy się w trakcie zlecenia przesypiać, nie? Szczególnie, że powiem wam tak, aha, no wielki towar, troszkę tam przytarłem o barierki. Powiem wam tak, raczej bym nie chciał się przesypiać, ponieważ... cały czas podkreślam, to była świadoma decyzja, że wziąłem zbyt słabą ciężarówkę na zbyt mocny ładunek, bo chciałem po prostu taki, no, w ramach challenge'u odcinek zrobić, więc tego to była świadoma decyzja, to nie jest żaden błąd. Ale mamy mimo wszystko, widzowie, tak... bym powiedział, trudną ciężarówkę w obsłudze, w sensie w przypadku tego ładunku, że ten ładunek jest tak trudny i troszkę no delikatny z jednej strony, chociaż no niezaliczony jest do delikatnego ładunku, ale powinien. No tak, bo ciężki to niedelikatny, no ale delikatny to ja zawsze rozumiem w formie nie jakby wagi, bo wiecie, samochody macie jako delikatny ładunek, one wagowo przecież nie są
delikatne, tak? Tu chodzi przecież o uszkodzenia ewentualne. No chyba, że ten żuraw jest jakiś, nie wiem, pancerny. No na to by wychodziło, widzowie, że wieziemy jakiegoś pancernego żurawia do Niemiec. Spoko. Natomiast to samo całe zlecenie jest, myślę, na tyle nieprzewidywalne, no przy tej słabszej ciężarówce, że nie chciałbym chyba w czasie zlecenia, póki co na tym etapie, mając jeszcze taki dystans przed sobą, no może przy końcówce tam jeden raz się przekimamy. Natomiast pod kątem tego, żeby zarabiać kasę, żeby pracownicy zarabiali, to na pewno się przekimamy po zleceniu. Może i nawet dwa razy, bo to już wtedy będziemy mogli. Ale to wszystko też będzie zależało od tego oka, jak nam się będzie czerwieniło, bo to wiecie, ja sobie mogę planować. Skoro mamy tą symulację zmęczenia włączoną, no przecież no raczej bym nie chciał jej wyłączać. No chyba, że w jakiejś ekstremalnej sytuacji, nie? Do tej pory w tej serii raz tylko w jednym odcinku na chwilę wyłączyłem wykroczenia drogowe. No dziś na własne życzenie dostałem mandat na czerwonym świetle, no ale to już... Z tym ładunkiem tak ciężkim to już nie było opcji hamować po prostu. Ja bym najchętniej z tym ładunkiem po prostu tak cały czas jechał i się nigdzie nie zatrzymywał, bo to, jak sami widzicie, nawet na autostradzie, nie? Sobie teraz, widzowie, możecie się ze mnie pośmiać. Jak zawsze naginałem, to teraz jakby to się wyrównuje i będzie równowaga, tak? O, przychód 17 tysięcy. Pięknie, kierowca Timothy. Szkoda, że ja nie mogę ich jakoś, kurczę, nie wiem, brakuje mi jednej funkcji, widzowie. Uważam, że powinna być ta funkcja w Eurotracku. Głębsze zarządzanie kierowcami. Czyli jeżeli jakiś kierowca bierze zlecenia, zarabia, to żeby móc mu przyznać premię, w sensie, żeby na przykład więcej zarabiał za kilometr. A ci, którzy no, generują straty, żeby mniej zarabiali, żeby im ubierać obniżkę. Druga rzecz, którą no, zdecydowanie powinna też być w opcjach Eurotracku, bo to nie jest według mnie jakoś skryptowo trudne do zrobienia. To jest bardzo prosta rzecz, moi drodzy. To jest rzecz, że to ja decyduję, czy kierowca może naprawić ciężarówkę. To znaczy, że no wiadomo, jakby było 100 kierowców, było, może by to uciążliwe, natomiast nadal uważam, że ja dostaję, nie wiem, wiadomość, że kierowca prosi o naprawę ciężarówki. Ja na przykład klikam zezwól i on naprawia. Jeśli nie zgadzam się, odrzucam, on ma jechać tym, bo jakby nie wiem, oni sobie tak, mam wrażenie, że naprawiają, jak im się podoba, a ja mam za to płacić, nie? Tym bardziej, że ja nie kupiłem im, widzowie, gratów. Zwróćcie uwagę, że kupowałem ciężarówki dla kierowców, które były no, przynajmniej czterogwiazdkowe, tak? Także to jest jedyna rzecz, z którą się gdzieś tam no nie zgadzam. Ale okej, jeden nam kierowca zarobił, jesteśmy na plusie. Jakby jeszcze drugi zarobił, by było fajnie. Co to za korek, bo ja nie chcę hamować. Halo, dobra. I co ja mam zrobić teraz? Joki fuks. No ale schamowałem, kurde, do 35. Przez debili, bo nie wiem, korek robią. I zanim ja się teraz rozbujam... Znaczy, ja tu wiozę jakiegoś żurawia, a tu mi ludzie, kurde, każą hamować. No co za... Co za gałgany, sorry. Pewnie słyszeliście, łyżeczką rzuciłem od herbaty. Przez pomyłkę, niechcąco. Także sorry, widzowie, jak dostaliście po uszach, ale... Tak, wiecie, bo ja staram się jakby no nie patrzeć w tym momencie na rzeczy dookoła, bo sami wiecie, jak to się też kończyło, zaglądanie w telefon czy w inne rzeczy, więc starałem się nie skupiać na kubku z herbatą, tylko na trasie, żeby gdzieś nie przydzwonić. No i tak się skupiłem na trasie, że łyżeczka mi z ręki wypadła. Znaczy nie trafiłem, bo chciałem położyć na szklance, a spadła. Ale wiecie, łyżeczka w świecie realnym, jak spadnie, to nic złego. Gorzej, jak ja bym przydzwonił, miałbym karę, nie? Bo tu sesja cała, jeśli chodzi o to levelowanie, jest totalnie na luzie, to się zgadza, no ale no troszkę wam się przyznam, że w tym odcinku, przez to, że się tak zakredytowałem i zrobiłem coś naprawdę, czego się nie robi, bo tego się nie powinno robić, i sam widzę teraz po sobie, że troszkę sobie taką presję narzuciłem w tym konkretnym odcinku, żeby dojechać bezpiecznie do celu, żeby zarobić. I
jakby jadę dwa razy ostrożnie, chociaż jakby szybciej, no sami widzicie, no nie mam jak prędkości, tu nawet nie jestem w stanie chyba 90 przekroczyć. No co myślę, że dla mnie bezpiecznie, bo powiem wam szczerze, że powyżej 90 to już by mogło mnie rzucać za bardzo. Ale widzę, że ten man chyba więcej jak 73 nie chce jechać nawet. A nie, jechał szybciej już. To może jakiś, nie wiem. O, przychód? No chociaż 1600, dobra, Aurora. A to jest ta, co przed chwilą miała stratę chyba, czy nie? Bo dwie panie na A zatrudniałem i one mi się mylą. Nie, to chyba ta druga, świeżo zatrudniona, zarobiła 1600. No to dobrze, no. Oj, widzowie... O kurde. Widzicie? 75 i już mnie wynosi. Jakby zakręt... No, to nie był jakiś super ostry zakręt. Czy tu nie ma opcji jechać szybciej jak 7 dych, wjeżdżając zakręt? No. Jest podwójne, słuchajcie, ryzyko, także tu mamy już ostrzejszy zakręt, zwolnijmy troszkę. Ja to czuję, nie? To się już czuje, jak zaczyna mnie wynosić, także ten odcinek może być pełen naprawdę różnych przygód, oby nie. Słuchajcie, już i tak mamy 400 km za nami, no to... Sami rozumiecie, że jest to dobry wynik. Oj, zakręt. Jedź prosto. Patrzcie, teraz to się samo zrobiło. Ja nie sterowałem, ja nie zjechałem na lewy pas. To mnie tak wyniosło. Także tu muszę tak uważać. Tu jakby przy tym ładunku nie ma w ogóle możliwości na jakieś ruchy, że ucieczka z pasa czy coś. Także już widzę autobus, już muszę patrzeć, żeby on mi wjechał. Go grzecznie wpuścić. Oczywiście nie będziemy, widzowie, po awaryjnym pasie wyprzedzali. Jedź prosto. Rozpędziliśmy się do 8 dych. A trochę luzu mu dałem, bo już troszkę szybko, czyli 80 będziemy cały czas jechali raczej. To sobie wziąłem zlecenie, widzowie. Wiecie, że ten odcinek może 2 godziny trwać? Ja nie mam na to wpływu, no przecież tu nie będę robił przyspieszania, bo tu nie mam nawet opcji, widzowie, wziąć cokolwiek przyspieszyć. Chyba będzie pierwszy odcinek z serii, w którym no, jadę praktycznie maksymalnie 90, nie? Naprawdę, widzowie, to będzie pierwszy odcinek z serii, w ogóle chyba na kanale, ale no na pewno z tej serii levelowania. Nie było takiego odcinka, żebym cały czas max 90 jechał. Pamiętam, że 100 sobie jeszcze ustawiałem, ale 90 nie. Chłopie, dalej, puszczaj mnie, bo udało się bez stłuczki. Słuchajcie, ja tu nie mogę hamować, bo jakiś baran pas blokuje. No sami rozumiecie, że jak już się rozbujam, to staram się chociaż na luzie jechać. A nie będę hamował, bo mi baran jakiś, kurczę, hamuje. Dobra, na dwójkę wyjechaliśmy. Już trasa nie do odkrycia, no bo to już jechaliśmy parę razy przez A2. Więc tutaj, widzowie, już nie ma żadnej filozofii. Możecie obstawiać w komentarzach, czy jak będzie południe równe, czyli za tamte 3 godziny, hakiem, 3,5, to będziemy mieli na koncie tyle, ile na ratę kredytu będzie potrzeba. Czy jeszcze jakiś pracownik coś nam zarobi? Ja tego nie wiem, bo to nie da się tego sprawdzić i wyliczyć. Nigdy nie wiadomo, to wiecie, da się zobaczyć, ile pracownikowi zostało do końca zlecenia, tak, podróży. Bo to można by sprawdzić, jakbyśmy tak dogłębnie chcieli, ale nie wiemy, czy on ze zlecenia będzie miał dochód czy stratę, no to już wiecie. Dlatego, tak jak mówię, według mnie fajną opcją by było, jakbym miał możliwość potencjalnej akceptacji. To mogliby bardzo prosty sposób rozwiązać, jeśli ktoś z graczy nie chciałby takiej funkcji, to po prostu by zaznaczył akceptuj automatycznie, tak? Wtedy automatycznie wszystkie by się akceptowały te prośby o naprawę. A jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład, chciałby mieć nad tym kontrolę w danym momencie,
ja bym wolał mieć, no to wtedy bym akceptował. Zresztą ile by tak naprawdę tych powiadomień wyskakiwało? No. W czasie trasy mogłoby to być męczące, no ale to też mogliby skrótem klawiszowym jakimś rozwiązać, tak? Że wciskasz jakiś skrót, jedziesz sobie normalnie na trasie, a wciskasz jakiś tam klawisz, nie wiem, załóżmy E i akceptujesz. Albo A. Też nie, bo A to sterujemy na klawiaturze. No, klawisz to jest akurat najmniejszy problem. Dziś, słuchajcie, się nic nie zanosi na to, abym miał w ogóle prędkość przekroczyć. Chłopie, jedź! Bo ja tu jadę tak ciężką landarą. Dobra, jadę za nimi, bo nie wiem jak jechać. Jak najmniej manewrów, słuchajcie, kierownicą staram się robić. Z Alfa Romeo? Nie wiem, co to przede mną jedzie w ogóle. Tam z lewej jedzie Astra, to nie wiem, co to za fura może być. Wygląda trochę jak Alfa Romeo. Ale wiecie, nie będziemy zaglądali. Bo musimy na drodze się skupiać. A spokojnie, na chillku sobie jedziemy. Ja sobie, słuchajcie, w fotelu wygodnie usiadłem, tak przy tej prędkości to sobie chilluję, nie? Oj, co ja się rozglądam, nie? Nie powinienem, widzowie, się rozglądać. Ale czas, zwróćcie uwagę, w GPS-ie, więc ja nie wiem, jak to jest liczone. Czy może przy cięższym ładunku zakłada średnią prędkość mniejszą? Bo czas nam wcale nie rośnie. A ja bym się spodziewał, że no, zazwyczaj było tak, jak jechałem z innymi ładunkami, to ten, i taką prędkością, no to już w ogóle to ten czas nam rósł. Mówię o czasie przyjazdu, nie? Czyli... on tam skacze, nie? Ale generalnie aż tak nie rośnie, więc... A jedziemy naprawdę bardzo wolno. Słuchajcie, jeżeli my jedziemy 67 na godzinę, widzowie, no to w ogóle... To będzie chyba niekończący się odcinek, nie? To... Jeszcze połowy trasy, nie? Tak jeszcze troszkę będzie połowa trasy. 700 będzie, to, o nie, bramki, no tak, zapomniałem, że na dwójce są bramki. Też z drugiej strony, jakbym miał 90 dwójką lecieć, no to miałbym co kawałek światła, chociaż nawet nie wiem, czy to jest, właśnie, ja nie sprawdzałem, widzowie, czy to jest alternatywa tej A2, czyli 90 dwójka, czyli w sumie dawna A2. No to jest ciekawe. No, do zera mnie schamują, gnoje jedne na tej... Kto to widział do zera hamować? Bramki powinny być bez hamowania. Byłoby to na pewno bardziej ekologicznie i ekonomicznie. Ekonomicznie dla kierowców, ekologicznie dla, no wiadomo, środowiska. Po prostu samochody by mniej spalały. Wiadomo, że przy ruszaniu najwięcej, szczególnie w ciężarówkach, najwięcej tego paliwa biorą, a jak już by były troszkę rozbujane do tych chociaż 40, no to wiadomo. Wszędzie powinny być takie bramki bez zatrzymywania się, a jak jeszcze co gorsza są te bramki, że musisz, nie wiem, płacisz kartą czy gotówką, babka ci wydaje. Trzymaj się lewej strony. Lewej strony, dobrze, Iwonko, dobrze.
no, Manik ogólnie powiem wam fajny jako używane auto, ale to mówię, może 2-3 odcinki nim jakieś trasy zrobię, żeby w tym czasie też kasę pozarabiać. No bo i tak nie, wiecie, i tak nie zatrudnimy dwóch kierowców więcej, bo trzeba by rozszerzyć garaż, co też jest dosyć kosztowne. Więc myślę, że dwa odcinki byśmy sobie musieli dać na zarobienie tej kasy. Myślę, że ten i następny. Na spokojnie 2-3 odcinki tym manem pojadę. Co za tym idzie, zrobię droższe zlecenia. No już nie będę brał oczywiście w następnych odcinkach takich ciężkich ładunków. No tak wiecie, jako taki challenge, taka trochę odmiana, bo nie mamy tej jazdy, przynajmniej nie powiecie, że nie jadę realistycznie, no bo słuchajcie, prędkość maksymalna to jest 9 dych, no już szybciej nie jeżdżę. No, niedługo będzie spłata kredytu, a to na razie dochodu żadnego nie widać od kierowcy potencjalnego. Możemy być znowu na minusie na koncie. No dlatego mam dużą tutaj, no nazwijmy to presję, żeby to zlecenie dowieść w całości, aby skasować tą no, sporą kasę za to zlecenie. No i żeby oczywiście spłacić te kredyty, które wziąłem. Chyba dwa. Nie wiem, czy mi się uda. No najlepiej, jakby mi się udało. O, znowu jakiś pożar. By fajnie, słuchajcie, widzowie, było miniaturkę zrobić, ale no właśnie, mandat jeszcze, tak? Nie dostałem mandatu? Ej, nie dostałem mandatu, widzowie. No nie, widzicie, co ja zmieniam kamerę, to tak się kończy. Przytarłem gościa, uszkodzenia jakieś mu tam zrobiłem, ale mandatu mi nie dali. Uff, chociaż raz, głupi ma szczęście. I żeby było jasne, nie mam wyłączonych mandatów, widzowie, nie mam, bo na czerwonym przecież przejechałem, dostałem normalnie mandat, więc to dlatego jestem zdziwiony, że nie dostałem mandatu. Dobra, ja widzicie, że nie mogę się kamerami bawić, ja staram się, widzu, dla ciebie, robiłbym tu fajne ujęcia jak z trasy, ale no nie przy takim ładunku i w ogóle u mnie przy manewrowaniu tymi kamerami różnymi zawsze skręcę nie tak jak trzeba. Chociaż raz, nie jest tak, że ja wszystkich wyprzedzam dookoła, tylko jest raz tak, że to wszyscy wyprzedzają mnie. Także fajnie, widzowie. Takie fajne uczucie, nie? Taki chill sobie czujesz. Jedziemy sobie. Gościa przed nami, to wiem, że już raczej nie będziemy wyprzedzali, bo on pewnie leci tyle samo, co my. Chociaż jakoś go dogoniliśmy, nie? No właśnie, to jest ciekawe. Musimy trochę szybciej jechać od niego. No, nawet autobus mnie wyprzedza, słuchajcie. Patrzcie, jak zasuwa ten autobus. Stówką pewnie leci, a zawsze narzekałem, że autobusy się lewym wleką, nie? A to zobaczcie, autobus grzeje, ja tutaj 84. Nawet nie, bo 82. Nie wiem, czemu, od czego zależy, że raz jedzie szybciej, raz wolniej. Przecież to jakby nie wynika, żeby tu górka miała być. Dobra, będzie rata kredytu. Masz nową wiadomość. No właśnie, spłacono w sumie ile? 40 tysięcy, czyli tych kredytów nam znowu nie naliczyli, widzowie. Nie zdążyli nam raty za ten kredyt naliczyć. Za ten konkretny, który braliśmy w tym odcinku. Znaczy za te dwa. Bo taka suma jak najbardziej była. Przy czym no jesteśmy na minusie. Niestety pracownicy nie zarobili. Także jak uda mi się do końca zlecenia dojechać
na czas. Czy na pewno dojadę na czas, w sensie w tym czasie takim wieczornym, no to dwa razy się prześpię. Po zleceniu. Po zleceniu. A wiecie co, pojadę za gościem, albo nie, bo jeszcze mi zahamuje i co, idziemy tu. Bo byłem ciekaw, jakbym się zbierał w stosunku do niego, no ale tu mam wolny. $300 za odcinek. Czy kogoś pogrzało? Widzowie, czy tu kogoś naprawdę ostro pogrzało? Zobaczcie, gościu mi odjeżdża. Poszedł jak burza. Zobaczcie, poszedł jak burza. Już może sobie past zajmę, żeby czasem się nie okazało, że zaraz ktoś mi zablokuje. To jest ciekawe, ten autobus już raz mnie wyprzedzał, był przede mną, teraz znowu mnie wyprzedza ten sam. Ła, coś przylagowało. Słuchajcie, zobaczcie. Ten sam autobus, już mam déjà vu, przed chwilą mnie wyprzedzał, nie? Idą wszyscy jak burza, ja tu się wlekę, słuchajcie. Chyba jestem największym żółwiem dzisiaj na tej drodze, nie? Patrzcie, lecą autobusy, wszystko leci. A ja zawsze ich poganiałem. Najgorzej, moim zdaniem, to jest najgorsza jeszcze właśnie ta część tutaj, gdzie jest dużo tych bramek. Bo już myślę, że jak już do Niemiec wjedziemy, widzowie... Jedź prosto. Jak już do Niemiec wjedziemy, to już myślę, że będzie spoko. Dobra, tutaj jest chyba wjazd na Poznań, bo to jest właśnie Poznaje, że to jest ta... Poznań poznaje. Bo to jest ta część, która jest nieprzerobiona przez Promoca ani Poland Rebuilding. To jest niestety ta jedyna część, zobaczcie, autostrady, która kompletnie nie jest przerobiona. Szkoda, że chłopaki tego nie zrobili. Chociaż przyznam wam się, widziałem, że 28 lutego tego roku 2024, kiedy to nagrywam, czyli za 6 dni, ma być do pobrania Polska 1:1. Która jest kompatybilna z Promocem. Główną osobą, która w tym uczestniczy, to jest chłopak, który tworzył Poland Rebuilding. Dosyć dużo osób tam w tym brało udział. Więc na pewno spodziewajcie się odcinka, widzowie. Będę starał się to przetestować. I pozwiedzać. Ale jestem ciekaw. 1:1, to znaczy mówiąc bardziej wprost, że 1 kilometr w grze jest równy 1 kilometrowi w świecie realnym. Czy wy rozumiecie, jaką ktoś świetną robotę odwalił w tym momencie? Jest to naprawdę ogromne propsy dla tych ludzi, więc będę starał się o tym projekcie mówić. No bo chłopaki chociaż na taki szacunek zasługują, nie? Jak zrobili taką świetną robotę. Znaczy zakładam, że świetną, no bo słuchajcie, skoro robi to też gość, który tworzył Poland Rebuilding, no to jestem przekonany, że to nie będzie jakaś lipa. Także info na pewno będę musiał wam dać. Jestem tego ciekaw. Jestem, no bo w tym momencie na przykład z Poznania, no tak jak lecieliśmy ten odcinek z Warszawy do Poznania, zobaczcie, też dosyć szybko to przelecieliśmy, nie? A ogólnie tam ta trasa na dwójce z autostradą jest chyba 300 km z Poznania do Warszawy. No, także to taka ciekawostka. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Uj, widzowie. 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 Uj. Ja muszę dojechać. Słuchajcie, szkoda, że nikt mnie nie popchnie, nie? A czy miałbym jeszcze jedynie taką opcję od holu i do serwisu, jakbym tutaj miał utknąć na górce, no tylko to bym znowu zapłacił kolejne 1000. Ale ten silnik wyje, nie? Słyszycie to? Widzowie, silnik wyje i płacze. Ale dobra, daliśmy radę. Daliśmy radę, pod górkę podjechał, chociaż nie była duża, ale tylko zobaczyłem, że się górka tworzy, mówię, o, będzie problem. Będzie, widzowie, problem. Połowa trasy za nami.
A miał być krótki odcinek, to znowu, kurde, 2 godziny, nie? To widzowie, kochani, wspaniali, wybaczcie, no. Ja w ogóle was podziwiam, że chcecie takie długie odcinki oglądać. Bo oglądacie, pisaliście, że do godziny spoko, no ale tu się nie da w godzinę wy... Mógłbym pauzować, tylko wiecie, no to... Pauzowanie trasy jest według mnie bez sensu. Jedyny no argument za pauzowaniem trasy byłby taki, że no tą A2 widzieliście już, bo jeździliśmy parę razy. Ale to nie byłoby wtedy levelowanie na waszych oczach. Z drugiej strony argument przeciw pauzowaniu no jest bardzo prosty, że przecież jak dla kogoś 2 godziny za długo, to może sobie to obejrzeć na przyspieszonym tempie o pół, o tam 1,5%, tak? Czy może sobie przewinąć. Normalnie to oczywiście stosowałem zasady przyspieszania tempa gry poprzez, też co za tym idzie, długości odcinka, poprzez moje tempo jazdy. Natomiast tutaj to już w ogóle nie ma, widzowie, żadnych szans, abym cokolwiek mógł przyspieszyć. To mówię wam całkowicie szczerze. Ale by była ładna miniaturka z tego. Może przy McDonaldach zrobimy, co? O, tak. Także ja tu nie widzę, widzowie, żadnych opcji przyspieszenia, jeśli chodzi o samą moją jazdę, a z drugiej strony, wiecie, no tu mamy bezpiecznie dojechać, no to jest nasz cel, no na razie tylko jeden mandat dostaliśmy za czerwone światło, no raczej stuczek żadnych nie przewiduję. Wiecie, mogę sobie nie przewidywać, nie? A życie i tak pokaże swoje. To sobie mogę wiele... o nie, widzowie, o nie, o nie. Zarąbiście. No nic. Nie będziemy szli na łatwiznę, bo wiecie, że opcja by była taka się przekimać, ale... Wtedy i tak byśmy części po nocy musieli jechać. Do końca nie jestem przekonany. No już jedźmy w tej... Jedźmy już w tej ulewie. Challenge to challenge, słuchajcie. Sam sobie taki challenge narzuciłem. Dla wielu z was może to być głupotą, że jadę taką ciężarówką z takim ładunkiem, ale ja byłem tego świadomy. Przecież miałem ostrzeżenie, miałem komunikat. Ale ja czasem robię, słuchajcie, rzeczy pod prąd, tak? Jedyno, no jeżeli można to pod kątem jeszcze głupoty, widzowie, teraz nazwać, to chyba tylko dlatego, że po prostu jadę wolno, tak? Że odcinek trwa dłużej o pół godziny na przykład, bo jadę tą autostradą 7-8 dych. Jedynie pod tym kątem można powiedzieć, że jest to głupota, ale... Z drugiej strony, czy jeśli w większości odcinków ja czasem deptałem, żeby zdążyć na czas, a raz jadę sobie spokojnie, no czy to jest głupota? No też mi się nie wydaje, bardziej różnorodność, nie? Ale słuchajcie, coś chyba naprawili z deszczem po update'cie, bo niedawno był update. Coś inaczej deszcz pada i od razu, jakby ktoś pytał, nie mam moda na deszcz. Nie mam, widzowie, ściągniętego moda na deszcz. Gdzieś go wywaliłem, bo coś tam mi w nim nie pasowało. Już nie pamiętam co. Aha, bo nie był mi potrzebny, bo mieliśmy... Dobra. Nie używałem tego moda na deszcz, bo przecież nagrywaliśmy odcinki, zresztą seria nasza taka się zaczynała. Jak był mod na śnieg, my zaczynaliśmy zimową porą. Ale 6 dych, słuchajcie. Średnia prędkość 6 dych, naprawdę. Słuchajcie, ograniczenie prędkości do, widzowie, 70 jest mi niestraszne, nie? Naprawdę. O, chyba wyjeżdżamy do Niemiec przypadkiem. Chyba do Niemiec. Nie, bramki. Aha. O, Aurora. Aurora, słuchajcie, awansowała, więc będzie więcej teraz nam zarabiała.
pani Aurorka. Fajne imię swoją drogą, Aurora. Znam takie imię jak Aurelia. Miałem taką koleżankę, Aurelia. No mi się daje bardzo fajne. Bardzo fajne imię. A Aurora, nie znałem takiego imienia. To oznacza, że nigdy takiej kobiety o takim imieniu nie znałem. A fajne imię, takie... Znaczy takie, wiecie, takie oryginalne, nie? Dobra, 600 km. Cieszy mnie, że ta jedna nasza pani kierowca coś tam zarobiła i też poziom osiągnęła, więc pewnie długodystansowca, to jest ta świeżo zatrudniona. Więc niech awansują, w następnym odcinku już ci kierowcy będą nam więcej zarabiali, a tutaj no cóż, no. Byle dojechać z towarem. Płacić kredyt. No i tyle, widzowie. Jechać. Chłopie. Już bardziej nie będę hamował. No i wiedziałem. No przecież chłopie, do cholery jasnej, no ty 20 na godzinę jedziesz. Mitsubishi. No litości, no przecież ja wszystko rozumiem, ale nie będę 20 na godzinę jechał, no. Do zera mnie hamujesz. No i mandat dostałem. Za kolizję przez gościa. Słuchajcie, no troszkę jest głupotą hamować, tak? Jeżeli jest do 30 ograniczenie, no to jedźmy te 30, a nie 20, gościu jedzie. Ja na luzie nawet jechałem, jak w niego wjeżdżałem, no przecież... Tak mi ciężko tą ciężarówką jest ruszyć, więc sami rozumiecie, że... Jest to dla mnie irytujące, nie? Jak mnie ktoś do zera hamuje. Wjeżdżamy do Niemiec, chyba się rozpogadza, bo... Coraz jaśniej się robi. Ale na 24 mamy dojazd, więc wiecie co? Oko też się zaczyna robić, widzowie, czerwone. Ja tylko muszę przemyśleć temat. Postarałbym się do 18 lub do 19 przynajmniej, widzowie, bym chciał jeszcze spróbować jechać. A potem się przekimać. Bo i tak mamy na 24 dostawę, więc ja bym wolał tą dostawę przesunąć. Aczkolwiek nie wiem. Zobaczymy, jak tempomat działa. Włączyliśmy tempomat. Nie używam, widzowie, zazwyczaj tempomatu, nie lubię. Bo tak bym nie miał, nie wiem, takie uczucie, jakbym nie miał kontroli nad samochodem, nie? Ale czekajcie, czemu on mnie aż tak przyspiesza. To jest. Dobra, z górki może dlatego. Ja nie dodaję gazu, jest tempomat. Może dlatego, że z górki było. Tu musimy być rozpędzeni, bo tu jest pod górkę, natomiast niestety minus jest też taki, widzowie, że jest zakręt. I to nie jeden. Poza tym pada deszcz. Jest ślisko, widzowie. Aha! No udało mi się chociaż tyle uratować. Słuchajcie, udało mi się chociaż tyle uratować, natomiast gość... Ale to gościu we mnie wjechał akurat, nie ja w niego. Udało mi się uratować tyle, żeby nie wylecieć na dach i chociaż troszkę w bandę pieprznąłem delikatnie. O, powiem wam, że za ciężki jest ten ładunek. Zdecydowanie też na tą ciężarówkę, nie? I ona czasem w ogóle nie ma kontroli nad samą sobą.
muszę bardziej po prostu teraz uważać na zakrętach. Jak wynosi? Na chwilę puściłem klawiaturę, czy kierownicę, ona jedno wychodzi i od razu mnie wyniosło, także to jest naprawdę... W sumie to zlecenie jest troszkę porażką. Ja muszę tak jechać, żeby na pewno tą kasę wydobyć z tego zlecenia, czyli no myślę, że wszystko wskazuje, że jednak dam radę, nie? I muszę naprawdę już wolę jechać, nie wiem, czasem te 70, ale dojechać bezpiecznie. Natomiast zobaczcie, ile strat. Na szczęście tych rat kredytów wziętych w tym odcinku nie naliczono, bo to dopiero po 24 godzinach nalicza. W czasie gry mówimy, w sensie tutaj czas gry. Więc skończę to zlecenie, spłacę te kredyty. Wiecie, co w tym momencie, widzowie, to oznacza? W ten sposób, może, o właśnie, też myślę, że to będzie dla was dobrym wyjaśnieniem, dlaczego ja tak w każdym odcinku na początku biorę kredyt, kupuję coś, później spłacam ten kredyt. Widzowie, w ten sposób, może właśnie powinienem odcinek o tym nagrać. W ten sposób macie gwarantowany sposób na darmowy kredyt na jeden dzień. O, tak wam wyjaśnię. Czyli bierzecie kredyt, tak? Jeszcze wam nie nalicza raty za ten kredyt? Trzymaj się lewej strony. Na drugi dzień, jak pozrobiliście kurs, chciałem powiedzieć, sprzedajecie kredyt, spłacacie kredyt. I jest gitarka, widzowie. W ten sposób, zobaczcie, kupiłem sobie własną ciężarówkę, tak, którą robię kurs, dzięki któremu zarabiam, no... Tutaj według tych wyliczeń no można śmiało stwierdzić o około 70 tysięcy więcej, niż bym zarabiał na szybkich zleceniach. Jednocześnie mam darmowy kredyt. I jakby no... I kończąc, jak dostarczę to zlecenie, no myślę, że coś tam jednak pracownicy jeszcze zarobią. Więc widzowie, kończąc to zlecenie, to... No kurczę... Będzie kasa na kolejną ciężarówkę dla pracownika, tylko wiadomo, teraz zbieramy na rozszerzenie garażu. No nie przeżyliby, jakby nie zrobili jakichś robotów drogowych. No nie przeżyliby. O, dopada mnie zmęczenie. No cóż, widzowie. Pośpiechem, no niestety z prawej strony mamy stację, ale to już nie wjadę do niej. Czyli migusiem na następnej stacji muszę się jednak zatrzymać. Czyli 18 to będzie maks na zatrzymanie się. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda do tej stacji dojechać. No wiecie, to zmęczenie na szczęście tak aż nie działa. Będzie najpierw nam się oko trochę zamykało co jakiś czas. Ale to już widać. Też chyba coś po aktualizacji się zmieniło, bo już mam wrażenie, że nie dość, że co jakiś czas nam się ściemnia ekran. Natomiast jest jeszcze coś takiego, że ja teraz mam wrażenie, że jest w ogóle ciemniej. Że ja mniej wyraźnie widzę, nie? Tak jakby dopada mnie zmęczenie, czyli co jakiś czas tam ziewam, a nie słychać tego ziewania w sumie. Powinno jeszcze być słychać, jak ja ziewam. Znaczy nie ja, tylko ten kierowca w grze, no ale ja w sensie prowadzę auto, nie? Bo było takie za chwilę poziewywanie. Było słychać, nie? Jak się co chwilę tak ziewało. Chyba, że muzyka gościa zagłusza, nie wiem. Plus taki, że odkrywamy jakąś część nowej trasy, nie? Jak widzicie, no wiem, że mnie dopada zmęczenie. No a myślisz, że nie szukam? No szukam. Dajcie mi parking, kto się zatrzymuje. Najlepiej na stacji od razu zalejemy.
do pełna. O ile w ogóle pieniądze nam... Nie no, myślę, że na zatankowanie nam starczy pieniędzy. O ile jakiś kierowca głupek nie będzie miał zlecenia na stratę. Bo ci niektórzy to potrafią straty generować. Będę musiał im się mocniej przyjrzeć. Mi dacie... Chyba ziewa, chyba słychać, że ziewa. No, tylko mam wrażenie, że po prostu muzyka zagłusza. Widzowie, tu nie widać na razie na horyzoncie żadnej stacji. No, teraz ziewnął, było słychać. Na co ja poradzę? Jeszcze jakby, słuchajcie, dało się tak zrobić, że zjeżdżasz na awaryjny pas i tam się niby przekimujesz, no ale to możesz się tylko zatrzymać, ale i tak nie będziesz spać. Jakby, no on ci się nie prześpi tak, żeby wypocząć, no to jakby wiecie, no tutaj tylko trzeba stricte... A, bo to automatyczne mamy wycieraczki, widzę, jak mocniej pada, to się... One się same zmieniły. O, coś tu będzie? Nie. Nie, to jest zjazd. Nic, zrobimy sobie kimono. Zobaczymy, ile mamy do końca zlecenia, bo wiecie, wolałbym osobiście jednak tak jechać w dzień niż w nocy. Natomiast jeśli miałbym ryzykować to, że nie zdążę z tym dojechać, no to wiadomo, że oczywiście wolałbym już no, jechać w nocy, nie? Niż ryzykować. To jest oczywiste, widzowie, więc tutaj za chwilę się okaże na spontanie, jak to wyjdzie. Staram się tej nocy unikać, no ale jak się nie da, to się nie da. Natomiast ja bym bardzo, bardzo mocno chciał jakąś stację benzynową. Hanower, coś... O, jest. Mamy, widzowie, mamy. Brawo ja. Pięknie. Już migaczyk skręcamy, żeby nas policja nie zatrzymała. Przecież zjeżdżamy właśnie na stację, żeby jeszcze nam mandatu nie dali za przemęczenie. Tutaj cyk, zjeżdżamy elegancko. O, przychód 10 tysięcy, jak miło. Scarlett powinna premię dostać, widzowie. Znajdziemy inną trasę. I dostała nowy poziom. No i bardzo mnie to cieszy. Super, pani Scarlett. My sobie tak, zatankujemy paliwko, widzowie. O, myślę, że to już tak. To jest nasza ciężarówka, to i tak, słuchajcie, prędzej to... Jakby wiecie, no może dla pracodawcy jeszcze by mnie... No dobra, tam z tym zmęczeniem, no już jadę na parking mi. No co przekroczenie czasu, jak ja stoję, kurde. No wiecie co, to już jest szczyt chamstwa z tymi mandatami. Jeszcze gdybym ja jechał, nie? No przecież tutaj stoję i jadę na parking, no jeszcze dać człowiekowi... Wiecie co, dać mi... Mechanizmy gry tego Eurotrucka czasami są dla mnie niepojęte. Jak można dostać mandat za to, że jesteś na miejscu, gdzie jest parking? Bo wiecie, gdybym był jeszcze na autostradzie, no rozumiem, no jest przekroczenie, ale jestem na kućwa parkingu. O, ten żuraw długi jak... Chyba nie ma parkingu w ogóle. Nie chce mi się cofać w sumie, dobra. Dobra, i teraz widzowie będzie decyzja szybka. Mamy godzinę 0:30. Tam było coś 300 km. Aha, Aurora zarobiła teraz. No dobrze. Zostało nam 10 godzin, czyli byśmy mieli 4 godziny do celu. 4,5 godziny, jakbym chciał jeszcze raz się przekimać. A jest po północy, poczekajcie. Raczej bym, widzowie, nie chciał ryzykować. Raczej się po prostu przespałem, żeby wypocząć, a przecież możemy... No, na piątą będzie dostawa. No to nie ryzykujmy. Słuchajcie, zrobimy, widzowie, tak. Czy po prostu się przekimamy po dostawie, tak? Według mnie to jest opcja o wiele lepsza. Zawieziemy ten towar. Pójdziemy spać.
kasę zarobimy w ten sposób, a nie, że... A, tylko zanim pójdziemy spać, widzowie, to ja najpierw kredyt muszę spłacić. Żebym to pamiętał. Bo muszę spłacić kredyt, żeby mi raty nie naliczyło. I akurat przed południem zdążymy tam dojechać na miejsce, więc spoczko. No tylko 5 godzin pojedziemy w nocy, te 350 km. No nic, widzowie, no nic nie zrobimy. Myślę, że koło po trzeciej zacznie się robić jasno, no to chwilę wytrzymacie już na koniec odcinka. Natomiast no, ja z takim sprzętem nie chcę już ryzyka ponosić, że nie zdążymy na czas. Bo wiem, że jak potem no jest tak na styk, to ja potem też odwalam. No pewnie każdy by odwalał, jak jest ta presja, nie? A tu chcę sobie spokojnie jechać, wiecie, totalny chill. No bo skoro tak się tutaj wleczemy, no to nie chcę... Nie chciałbym czegoś odwalić po prostu, nie? Akurat do tego zlecenia tak bardzo podchodzę. Nie wiem, czy to określenie poważnie to będzie dobre słowo, ale... Tak podchodzę, no, ze spokojem, nie? Tam zawsze do każdego zlecenia podchodzę na luzie, bo jakby ja to jest cała seria levelowania na luzie, więc tu nie ma żadnej presji, żadnego ciśnienia, ale wiecie jak jest. Chociaż myślałem, moi drodzy, że będzie więcej kasy na plusie dzięki pracownikom. I niestety troszkę mnie oni rozczarowali przez to, że ich wielu z nich niestety mi minusy zrobiło. Także będą mieli okazję się wykazać. Najwyżej w sobotę się dwa razy przekimam. No zobaczymy, widzowie. No, muszę też tak przemyśleć, żeby potem nie jechać w nocy przy następnym odcinku. Chyba, że zrobimy właśnie sobie taki nocny odcinek jeden. Nocna jazda. Wtedy na przykład weźmiemy taką trasę na przykład gdzieś po Polsce, czy z Polski, gdzie już jechaliśmy i nie będzie czego do podziwiania. O, możemy tak zrobić. Jest to opcja. Wszyscy mnie wyprzedzają, nie? Naprawdę, dzisiaj mnie wszyscy wyprzedzają, ale powiem wam, że czuję z tego powodu satysfakcję. No tak zawsze ja wszystkich wyprzedzałem, zawsze wiecie, jak taki wariat lewym pasem leciałem, a dzisiaj wszyscy mnie wyprzedzają, kulturka. O, cicho, bo... Nie no, bo zaraz zakręt jest, nie ma co szaleć. Jak to jest, że ja jadę 100 na godzinę? Jak to się stało? To z górki chyba jest. Nie, widzowie, nie, no nie możemy tak szybko. Słuchajcie, bo się zakręt zbliża. Zwolnijmy. Nawet nie wiem, jak się stało. No musiało się mocno z górki tu zrobić, wiecie? Że mnie tak rozbujało, bo... Też jest taka sprawa, że jak jest z górki, to i będzie pod górkę, ale... Mimo wszystko nie chcę szybciej już jechać. 9 dych to już jest... No, jest ewidentnie z górki, bo muszę hamować, zobaczcie. Zresztą widać, że... Trzymaj się lewej strony. Dobra, Iwona. Mi lepiej powiedz, czy będzie pod górkę. Tak bym wiedział, czy się rozpędzać, bo jak pod górkę, to wiadomo, że... Dobra, już zwalnia, czyli jest już paski teren. Albo nawet pod górkę się zaczęło. No, z tymi strażakami tak się na przemian wyprzedzamy, nie? Raz ja ich, raz oni mnie. Wiecie, oni mają łatwiej, bo takiego żurawia za sobą nie ciągną. O, 250 km do celu, widzowie. Zaraz będziemy, czyli półtorej godziny, no to tak za chwilę będzie... Myślę, że
niedługo koniec, także na szczęście się uwinimy szybciej w odcinku niż w 2 godzinach. Ja wiem, moi drodzy, że przez te różne takie techniczne rzeczy, no te odcinki trwają dłużej, no bo to nam zlatuje z 10 minut, ale ja też te rozkminy robię po to, żeby ktoś z was, kto ogląda, kto śledził moje poradniki, żebyście widzieli, jak ja to stosuję, dlaczego coś robię, dlaczego czegoś nie robię, dlaczego coś polecam, dlaczego coś odradzam. I po prostu staram się jakby tak na maksa, chyba nie tym pasem jadę, co powinienem, na maksa szczerze z wami tutaj rozmawiać, pokazywać wam to wszystko, widzowie. Ups. Jak mam być szczery, to... Damy radę. To damy radę, tak. To szczerze, to damy radę. Natomiast, no jak widzicie, łatwo nie jest. Widzowie. Łatwo nie jest, kochani moi drodzy. Ale damy radę, nie? Damy radę. Już daleko nie zostało. 19 na godzinę, słuchajcie, na autostradzie. A ja często ludzi przeklinałem. Czemu ktoś jedzie, kurde, tak wolno na autostradzie? No to macie, mam za swoje, nie? Pytanie jeszcze, gdzie my mamy zawieźć tego żurawia? No mam nadzieję, że tam, gdzie go mamy zawieźć, nie będzie pod górkę, nie? Bo jak to będzie jakiś kamieniołom, słuchajcie, to jestem już ugotowany. Tyle mogę wam, widzowie, powiedzieć, jeśli to będzie kamieniołom, bo nie ma opcji odholowania do serwisu samochodu i ulepszenia tego silnika na przykład, no bo nie mam na to kasy. Zresztą no jakby nie po to kupowałem używaną ciężarówkę, żeby w nią tam ładować kasę, ją przerabiać, bo docelowo ta ciężarówka ma... Dobra, jedziemy. Docelowo, słuchajcie, ta ciężarówka ma za, nie wiem, dwa kursy znowu zrobimy. Mercedesem chyba też zrobiłem 2 kursy, dałem pracownikowi, nie? Tym manem zrobię znowu już 2 kursy, dam pracownikowi. I chyba tak będziemy robili. Potem sobie coś kupię. O, ktoś mi coś zarobił, bardzo mi miło. Bardzo mi miło, bo o 12 w południe jest kolejna rata kredytu. A poza tym musimy spłacić ten kredyt, który musimy spłacić. Dobra, 200 km przed nami, no to już pójdzie szybko. Trzymaj się lewej strony. Widzowie, dla bezpieczeństwa niech się martwią. Jak ktoś chce wyprzedzać, niech wyprzedza lewym. Ja sobie jadę raz środkowym, raz prawym. Tak sobie patrzę, jak mi wygodniej. Dobra, teraz będzie chyba z górki już. Nie zanosi się, ale... Magiczne 69, no znowu. Dobra, coś leci. Dojedziemy, widzowie, dojedziemy. No przecież ja wiem, że to, mówię, challenge naprawdę troszkę taki porypany. I szczerze nie powtórzę go na razie. Nie planuję więcej powtarzać takiego challenge'u, żeby słabą ciężarówką taki ładunek wieźć. No ale oczywiście plus jest taki, że to mamy zawsze przy zleceniach zaznaczone i też dostaje komunikat. Jeżeli, powiem ci szczerze, jeśli taki komunikat ci wyskakuje, to znaczy, że oczywiście masz zbyt słabą ciężarówkę. I ja wiedziałem o tym, biorąc to zlecenie. No, po prostu miałem ochotę wziąć inny ładunek, żeby też monotonii w odcinku nie było. I ten challenge, ale mimo tych górek, które gdzieś tam, no były trudne do pokonania, znaczy nie mówię, bo jeszcze w sumie nie skończyliśmy, ale mam nadzieję, że już nie będzie, to uważam, że
sama jazda myślę, że taka przyjemna. I 80, 90 maksymalnie. Mogłem przynajmniej się wczuć. Widzicie, to jest troszkę tak, widzowie. I to jest, to wam powiem niestety brutalną prawdę. Wiem, że każdy z was, czy każda z was, panie też mnie oglądają, tutaj się niestety ze mną zgodzicie. Że to tak czasami z nami ludźmi jest. Że jak dostajemy na przykład mocną ciężarówkę, powiedzmy delikatny ładunek, lekki, to lecimy ile fabryka dała. Mówię na przykładzie moich odcinków. Bo na przykład mamy taką możliwość, tak? Zawsze jest jakiś pretekst, albo nie zdążę. Znaczy, no, u mnie to nie były preteksty, u mnie to naprawdę była presja, żeby zdążyć. Natomiast no przecież nikt mi nie kazał dwa razy spać. Bo sami widzicie, że kiedy mam ciężarówkę, która nie daje mi możliwości zapierdzielania i ja jestem tego świadom, że jestem ograniczony tutaj w tym zapierdzielaniu, no to zobaczcie, nagle tylko raz się przekimałem i już nie kimam drugi raz, bo wiem, że mogę nie zdążyć, a nie chcę spóźnienia. Czyli no tak to z nami jest czasem, że jak mamy tego bata na sobie przysłowiowego, tak, to nagle jesteśmy w stanie dokonać rzeczy w cudzysłowie niemożliwych, tak? I ja się wam jestem w stanie przyznać, że tak, dla mnie taka jazda w 90 na godzinę zawsze była rzeczą praktycznie niemożliwą, tak? Dla mnie to jest rzecz troszkę niemożliwa do wyobrażenia sobie, żebym miał na trasie jechać tyle. A zobaczcie, wziąłem trasę 1400 km, którą praktycznie z tą prędkością średnio przejechałem. No tam, że raz mi się stuwa zrobiła, bo było z górki, nie? Ale sami widzicie, że naprawdę regularnie te 90 to jest totalnie maks, a często było i wolniej. I jakoś powiem wam szczerze, mnie to nie męczy, bo i tak wiem, że nic z tym nie zrobię, że nie mam na to wpływu, no po prostu jadę sobie spokojnie, no. No po prostu sobie jadę, no. Bo wiem, że szybciej i tak nie mogę, ale przykładowo, gdybym teraz siedział w ciężarówce, która mogłaby szybciej jechać i miałbym ładunek, no który by mnie tak nie ograniczał, jak ten żuraw, który buja, no to pewnie, znając życie po, nie wiem, 100 kilometrach jazdy, bym stwierdził, że kurczę, mnie to nudzi i że jadę szybciej, nie? Jest, 92, widzowie, się rozbujaliśmy, chyba znowu z górki trochę tutaj jest, ale też się boję, żeby pod górkę nie było. No już mamy 80 kilometrów do celu, no to już. No, troszkę z górki jest, ale ja nie chcę się rozpędzać, bo jest zakręt. Ej, zwolnij, 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 zwolnij. To jest zakręt, a te zakręty, wiecie co, trochę by było głupio na 70 km przed celem się wypierdzielić na glebę, nie? Nie, strasznie ten żura wrzuca, ale to też dla mnie jest taka lekcja pokory, nie? Że... Tak jak no, wydaje mi się, że ciężarówką tu w Eurotracku oczywiście już umiem dobrze jeździć, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak tutaj mam mega lekcję pokory. Mam lekcję pokory i jadę bardzo ostrożnie, nie? Czasem jak widzicie takim zygzakiem, że nie mogę się zdecydować, którym pasem, nie? Ale to też dlatego, o właśnie, o nie, karetka we mnie wjechała. No to już jest nie fair. To jest, widzowie, nie fair. Karetka we mnie wjechała. I ja w nią nie wjechałem. Gość przede mną i tak zahamował, musiałem uciekać. Trzymaj się lewej strony. A lewej? A czemu ja jakoś... Iwona do mnie, trzymaj się lewej strony, ja na prawo zjeżdżam, bo już myślami patrzę 30 km do celu, prawie to... No, czyli widzowie, zdążymy się przespać, przy czym oczywiście tak, pamiętam, nie zapomniałem, więc pierwsze co po zleceniu to spłacę kredyt, a potem tu wrócę i się prześpię. Ale to już może poza odcinkiem, co, bo to jakby
Nie wydaje mi się, żeby samo dwa razy przespanie się. No wiadomo, że jak... Chociaż nie, chciałbym wam pokazać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Bo skoro się prześpimy, to przybędzie pieniędzy na koncie, nie? Dobra, widzowie, no umówmy się w prosty sposób. Kto będzie chciał, to sobie przewinie. To dosłownie zajmie tam 2 minuty. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Wybaczcie, nie chce mi się migaczy włączać już. Skręć w prawo. Słuchajcie, o, przychód 10 tysięcy, super. Ja chcę to zrobić tak, bo faktycznie tutaj dzięki tym manewrom, temu spaniu dwukrotnemu, wiadomo, że przybędzie sporo kasy, więc nie chciałbym, widzowie, sytuacji, że ktoś napisze, że przecież kończyłeś odcinek, to miałeś tyle i tyle kasy. Ja wolę to wam pokazać, bo ja mówię, że wszystko, co tutaj robimy w levelowaniu, to jest tylko i wyłącznie na odcinkach, no ale zawsze mógłby się znaleźć ktoś, kto miałby prawo mi, powiedzmy, nie wierzyć, zakładać, że coś kombinuję, no ja bym to w pełni rozumiem. Więc skoro zadeklarowałem się, słuchajcie, że będę na odcinkach wszystko pokazywać, to myślę, że taki myk jak... No bo to jest myk w pewien sposób, te spanie jest mykiem, to jest kruczek, to jest legalny kruczek, to według mnie nie jest nic takiego nieuczciwego, czego miałbym się wstydzić. Ale to jest myk. No to skoro taki myk stosuję, no to warto moim zdaniem na waszych oczach, widzowie, to zrobić. Jadę na lewy pas, bo będziemy w lewo, widzę, skręcać. Ej, tam mi drogi nie zajeżdżaj, chłopie. O kurde, pod górkę. O kurde. Jeszcze czerwone światło, nie wierzę. Dobra, no tu myślę, że powinniśmy dać radę. To już wjechaliśmy na tą górkę, nie? Chyba wjechaliśmy, widzowie, na górkę. Jakiś znak zapytania, ale to chyba będzie salon. No nie. No nie wierzę, widzowie. Jest, damy radę. Choćby nie wiem, co to się, kurwa, nie zatrzymam. Trudno. Przepraszam za to, kurwa, ale... No nie ma opcji, widzowie, żebym ja się pod górkę zatrzymywał, no. Trudno, mandat, no trudno, no. To zrobiłem świadomie i z premedytacją. Tu się jeszcze mogę zatrzymać, bo tu już jesteśmy na równym. Ale słuchajcie, tam nie było opcji, bo jakbym się zatrzymał, bym mógł już nie ruszyć, więc mówię, no szpierdzielę, wolę mandat zapłacić, nie? No, wiecie, no... Na tym polega mój challenge. Dobra, szybko oddajemy towar. Spłacamy kredyt. Robimy spanie i to będzie wszystko w tym odcinku. Fajnie, moi drodzy, że w ogóle tak oglądacie takie długie odcinki. Bardzo mi miło, drogi widzu. Także pozdrawiam cię gorąco i serdecznie. Dziękuję, że jesteś ze mną. Bardzo, bardzo mi miło mieć takich fajnych, wspaniałych, cudownych, niesamowitych widzów. A tacy jesteście, moi drodzy. Każdy z was, każda z was taki jest. Zawsze fajne komentarze zostawiacie, gdzieś tam się wczuwacie w te moje trasy. Jeden z widzów ostatnio napisał, oby więcej takich, że fajne na odstresowanie się, no to w ogóle mi, drogi widzu, bardzo miło. Ja, słuchajcie, nie będę parkował już tym, nie mam siły. Powiedzmy, że mi się spieszy, nie? A myślałem, że będzie ciężko. A, ja tutaj jeszcze coś, jakieś osiągnięcia dostałem. Bo wy tego nie widzieliście, bo to na Steamie mi wyskoczyło. O, proszę, wbiliśmy level. Dobra, widzowie, to robimy sytuację taką. Ja sobie obiecałem dostawę na czas o jedno wbić. I teraz tak, już muzykę wyłączmy. To akurat jakaś dziwna piosenka. I teraz mamy do zrobienia tak. Machnią w postaci. Spłata, bo tak obiecałem, że te dwa kredyty, które wziąłem... Od razu spłacimy, żeby nam nie naliczyło raty. No nie, jak widzicie, no po zleceniu w tym momencie nie mamy. Jak widzicie, widzowie, po zleceniu, prawda, nie mamy w tym momencie dużo pieniędzy, bo mamy 13 tysięcy na koncie, no ale mamy tyle dlatego, że spłaciłem kredyty, czyli tak naprawdę jesteśmy, widzowie, bogatsi o ciężarówkę. Dobra, ja sobie... Znaczę na mapie świata. W sumie źle zrobiłem, ale dobra, może nie będzie mi. Aha, tu jest garaż w serwisie. Do roboty. Naprawiać ciężarówki chyba nie będziemy, bo to nie ma sensu. Aż tak jej nie uszkodziłem. Myślę, że możemy przyjąć takie założenie, że... Światła?
Możemy przyjąć takie założenie, że co 2-3 kursy będziemy naprawiać. W zależności oczywiście co ja odwalę, no bo to też... Bardzo mi miło, Iwonko, że jesteśmy cali i zdrowi na miejscu. Zawsze będziemy cali, zawsze będziemy zdrowi. A czy normalni, to tego ci nie mogę obiecać. Niby widzicie, jest taka sytuacja, że zaczyna się robić dzień i to spanie jakby no będzie marnowaniem dnia. Natomiast mimo wszystko widzowie chcę tak zrobić, bo pamiętajcie, że nawet jeśli bym zrobił nocną jazdę, w następnym odcinku do 3 razy można się przespać, widzicie? I zaczniemy oczywiście od nocnej jazdy, widzowie, w następnym odcinku, przy czym przejedziemy jakiś tam kawałek i można się przekimać. Dobra, patrzmy, co my tu mamy, ile nam saldo pokaże, nie będę tutaj już... Aha, bo jakiś kredyt, no dobrze, ale nie było raty, więc spoko. To mi będzie teraz, widzę, długo przelatywało. To wiecie co, bez sensu, widzowie, bo to bez sensu, żeby przelatywało stan konta. Zobaczcie, widzowie, jak się zmienił stan konta, 119 tysięcy. Czyli jesteśmy sporo do przodu, tak? Bo mieliśmy tam też bliżej chyba 10 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Jedno, co chcielibyśmy zobaczyć, to, bo to jest podstawa, przejrzeć naszych kierowców. Tutaj ma pani ładunek o wysokiej wartości. Ja bym może jej jeden delikatny ładunek ustawił. Temu panu też, żeby sobie coś... Tutaj niech on wyrabia. Daniel ładunek o wysokiej ma delikatny. Dobrze, niech będzie. Ładunek o wysokiej. No ta umma ostatnio dobrze zarabia, ale dajmy jej długodystansowca. Tutaj zostaje długodystansowiec, ale ta Arielle nam, słuchajcie, ani jeden level chyba nie awansowała jeszcze, a może raz awansowała, bo może nie miała żadnego długodystansowca, nie pamiętam. No ten jeszcze niech dorabia i Aurora też jeszcze niech robi długodystansowca. Zobaczmy sobie jeszcze we vlogach. No Aurora tutaj miała na początku wtopy, ogólnie zaczęła w miarę zarabiać. Timothy no też niedawno był zatrudniony i to są jego tylko pierwsze, a ta no ta miała troszeczkę tutaj wtop i miała ich sporo, natomiast też nie ma długodystansowca, więc nie możemy, no może za śliczną buźkę, widzowie, za śliczną buźkę ją może wynagrodźmy. Zobaczmy, ta tutaj robiła ogromne straty. No bo zobaczcie, bez sensu. Zarobiła 16, minus 7. Zarobiła 10, minus 9 prawie. 33, minus 7. 23, no to następna będzie pewnie znowu minus 8. Dobra, to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Przejrzeliśmy wszystko, wiemy, a w następnym odcinku no lecimy dalej w traskę i będziemy dalej kombinować, myśleć i wymyślać, co tu robić. Także trzymaj się, drogi widzu, do następnego. Cześć!